Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku, gdzie oceniamy treningi pod kątem fizjoterapii. Natomiast ten odcinek będzie troszeczkę inny niż trzy poprzednie, ponieważ nagromadziło się troszkę innego materiału. Muszę się odnieść do kilku rzeczy, które się wydarzyły w tym czasie, w którym nie nagrywałem. Porozmawiamy troszeczkę też w dzisiejszym odcinku o martwym ciągu, także na moim przykładzie. Będę chciał się też odnieść do właśnie analizy martwego ciągu na przykładzie filmów treningowych, ale też odniosę się do kilku komentarzy, które pojawiły się pod poprzednimi filmami. No i chciałbym rozwiać pewne wątpliwości odnośnie właśnie ustawienia danego stawu w danym ćwiczeniu albo pracy mięśni w konkretnych ruchach. Chciałbym Was także poinformować o tym, że komentarze, które teraz będą się pojawiać pod tym filmem lub pod przyszłymi filmami, nie będą zupełnie nic wprowadzać do dyskusji, nie będzie to jakieś dzielenie się własną opinią odnośnie filmów, odnośnie treningu lub dzielenie się swoim doświadczeniem. Będą to jakieś obraźliwe komentarze lub pisane z jakichś fake kont. Będą po prostu usuwane. Chciałbym, żebyśmy utrzymali jakiś poziom taki merytoryczny, przynajmniej na tym kanale, żebyśmy mogli dzielić się przede wszystkim swoją wiedzą i swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli macie zdanie inne niż moje, to piszcie to śmiało, ja także się do tych komentarzy będę chciał ustosunkować i wtedy się nawiązuje fajna dyskusja. No i dzielimy się wszyscy przede wszystkim swoimi spostrzeżeniami. Także miejcie to na uwadze i zapraszam Was do komentowania filmów tych, które będą lub te, które już były. Tylko trzymajmy po prostu jakiś poziom na tym kanale. Jeżeli przejrzycie sobie wcześniejsze komentarze pod poprzednimi filmami, to zauważycie, że te filmy u niektórych wręcz wywołują takie skrajne emocje, gdzie jest jakiś punkt zaczepienia, ktoś się nie zgadza z moim zdaniem, ale już przy wejściu w dyskusję nie ma żadnych merytorycznych argumentów, nie ma dyskusji w takim przypadku, więc miejcie to na uwadze, że będziemy chcieli tutaj dyskutować, wymieniać się doświadczeniem, a negatywne komentarze i takie hejterskie będziemy wywalać po prostu z kanału. Tym bardziej, że bardzo dużo takich właśnie komentarzy jest pisanych z takich fake kont. Więc no tutaj chciałbym, żebyśmy utrzymali jakikolwiek poziom. Ale też chciałbym Wam powiedzieć o tym, że fizjoterapia jest przede wszystkim taką bardzo fajną dziedziną nauki, w której skład wchodzi przede wszystkim analizowanie ciała pacjenta, analizowanie ruchów. Poddajemy się analizie przede wszystkim przez fizjoterapeutę, żeby zobaczyć, gdzie mamy słabe ogniwa, jak wygląda nasza postawa ciała, jak wygląda nasz ruch, jak wygląda wzorzec ruchu, które miejsce są bardziej aktywne, które mniej aktywne podczas ruchu, podczas wykonywania ćwiczeń. Więc na tym będziemy się głównie opierać i chcę, żebyście mieli też to na uwadze, że właśnie na tym polega między innymi praca fizjoterapeuty, żeby przede wszystkim zdiagnozować daną osobę, żeby obejrzeć, jak się porusza, jak stoi, i na tej podstawie już wyciągnąć jakieś wnioski, co można z taką osobą robić. A z tego, co już widzieliście, to zostałem też nazwanym szamanem, szamanem internetu, gdzie ktoś rzeczywiście z tą fizjoterapią nie bardzo chyba miał styczność, tym bardziej, że gdzieś tam zarzucane jest cały czas, że mój wygląd nie pozwala mi na to, żebym po prostu oceniał kogokolwiek. No i też, że jednak jak nie mam tej sylwetki, no to nie ćwiczę na siłowni, więc nie mam prawa się wypowiadać. No nie na tym fizjoterapia polega. Mamy też fizjoterapię ortopedyczną, neurologiczną, sportową, więc i fizjoterapeuci w każdej tej dziedzinie są potrzebni i sportowcy też korzystają właśnie z usług fizjoterapeutów, nie tylko wtedy, jak coś się stanie, ale też prewencyjnie, żeby zobaczyć właśnie, jak się poruszają, gdzie mają słabe ogniwa, co mogą poprawić. I przechodzimy do pierwszego materiału. Jest to ostatni live z kanału Patryk2703. Ktoś na tym live zadał Patrykowi pytanie odnośnie tego, żeby się odniósł do tego, że został skomentowany, jego ćwiczenia zostały skomentowane na moim filmie i zobaczmy, co Patryk odpowiedział. Sobie wszczelimy. A zanim to jeszcze, byłeś omówiony na kanale Fizjo, no technika ćwiczeń u Ciebie kolej. Nie będę się do tego odnosił z tego powodu, że ja nie jestem fizjo, ani ten człowiek, który próbował gdzieś tam moją technikę poprawiać, która jest wzorowa.
Ja tutaj mówię o technice kulturystycznej. Jak człowiek, który nie ma pojęcia na temat kulturystyki, może odnosić się do ćwiczeń kulturystycznych? To nie są ćwiczenia fizjo, tylko to są ćwiczenia kulturystyczne. Ja ćwiczę kulturystykę, a ja nie jestem na fizjoterapii. I tutaj jak najbardziej się z Patrykiem zgadzam. On nie jest fizjoterapeutą, ja nie jestem kulturystą. Natomiast Patryk też tutaj porusza taki temat, że jak człowiek niezwiązany z kulturystyką, nie trenujący, nie uprawiający kulturystyki, może się wypowiadać na temat ćwiczeń kulturystycznych, że Patryk trenuje właśnie kulturystycznie, a nie pod fizjoterapię. I rzeczywiście kulturyści czasem mają trening swój ustalony pod dany mięsień, pod dany wzorzec ruchu trenują tak, żeby poruszyć jak najlepiej daną partię mięśniową, dany mięsień, przede wszystkim mając na uwadze to, żeby ich sylwetka wyglądała imponująco, żeby dobrze prezentować się na scenie. I często jest to moim zdaniem kosztem takiej jakości ruchu, gdzie dany staw jest zbyt mocno obciążany kosztem tego, żeby właśnie rozbudować muskulaturę, rozbudować dany mięsień. I rzeczywiście w takim treningu kulturystycznym topowo pod sylwetkę będziemy skupiać się na progresywnym przeciążaniu, ale też na czuciu mięśniowym. No i to czucie mięśniowe będzie inne dla każdej osoby. Na przykładzie mięśnia naramiennego, akton środkowy, jedna osoba będzie czuła dobrze ten mięsień i dobrze będzie rozbudowywała ten mięsień przy odwodzeniu ramienia w płaszczyźnie naszego tłowia, a u niektórych osób będzie lepiej rósł ten mięsień, będziemy lepiej go czuć, na przykład przy odwodzeniu i lekkim zgięciu, na przykład pod kątem 30 stopni, więc ręka będzie w bok i w przód leciutko wysunięta, a wpływać na to będzie między innymi rozstaw naszych ramion, na przykład ustawienie naszych kości ramiennych, ustawienie naszej łopatki, postawa ciała, działanie układu nerwowego, no mnóstwo tych zmiennych będzie na to wpływać, dlatego każdy jest inny i każdy inaczej będzie trenował. Natomiast, no tak jak mówiłem no wcześniej, będziemy tutaj oceniać przede wszystkim pod kątem fizjo, pod kątem ustawienia danego stawu podczas ćwiczeń na tych filmach, więc to miejmy cały czas na uwadze. I przechodzimy dalej. Jeżeli sobie coś tam zrobię i będę potrzebował fizjoterapii, no to wtedy pójdę do fizjoterapeuta. Ale ja nie jestem fizjoterapeutą, jestem kulturystą, co chyba widać po moim wyglądzie, że jestem kulturystą, tak? Jeżeli nie widać, to wybacz, no ale ja fizjo nie jestem. Okej. No i tutaj właśnie chciałbym wrócić do tego, co też na początku powiedziałem, że fizjoterapeuta postrzegany jest tutaj właśnie w materiale Patryka, jak sobie coś zrobimy, idziemy do fizjoterapeuty, on nas naprawia, przyspiesza te procesy regeneracyjne, ale mało kto zwraca na to uwagę, że fizjoterapeuta też jest od zapobiegania przede wszystkim występowania kontuzji, właśnie poprzez ocenę chociażby postawy danej osoby, postawy ciała, poprzez ocenę właśnie jakości ruchu danego wzorca ruchowego, no i też przede wszystkim ocenę stanu mięśni, siły mięśniowej, no i też tego, jak dane mięśnie, które w jakiej kolejności na przykład włączają się podczas obciążania do danego ruchu, co jest bardzo ważne, ponieważ jak wiemy na przykład, jeżeli mamy w ciele mięsień, który jest zbyt mocno napięty i będziemy chcieli zaangażować w dany ruch mięsień, który też wykonuje podobny ruch jak ten mięsień zbyt mocno napięty, to w pierwszej kolejności z obciążeniem, jeżeli będziemy trenować, to w pierwszej kolejności ten mięsień bardzo mocno napięty będzie przede wszystkim mocno angażowany właśnie do ruchu, a dopiero w drugiej kolejności ten mięsień, który tak naprawdę będziemy chcieli zaangażować. I właśnie na przykładzie poprzednich filmików, chociażby przy wznosach hantli bokiem, będziemy mogli często angażować właśnie mięsień czworoboczny, akton górny, popularny kaptur w pierwszej kolejności, niż odwodzenie ramion poprzez mięsień naramienny, dlatego że mamy z reguły tendencję, i to praktycznie każdy, do tego, że jednak nakrywamy się tymi ramionami, barki idą w kierunku uszu, głowa jest lekko wysunięta w przód, no i już taka postawa determinuje nam to, że w pierwszej kolejności przy obciążeniu, przy wznosie ramion w bok, będziemy angażować kaptur, a dopiero potem będziemy ciągnąć stawem ramiennym, mięśniem naramiennym. Więc postępowanie w takim przypadku z reguły jest takie, że najpierw rozluźniamy mięśnie zbyt mocno napięte, potem uczymy danego wzorca ruchu, a potem obciążamy właśnie ten wzorzec ruchu już przy tym rozluźnionym mięśniu i angażowaliśmy, mogli priorytetowo na przykład rozbudować mięśnie naramienne.
Jak będę się zajmował fizjoterapią, to będziemy o tym rozmawiać, ale tak jakbym chciał podsumować, to wszystkie moje ćwiczenia, które są u mnie na kanale wykonane przeze mnie, są wykonane w sposób prawidłowy. I no, oczywiście nie mówimy o gdzieś tam ostatniej serii, gdzieś mi tam technika uciekła, to jest normalne. To jest normalne, jak w ostatniej serii gdzieś tam ucieknie ci technika. Ale nigdy nie było tak, że gdzieś tam ćwiczyłem przez całą serię, robiłem błędnie, no bo to bym był hipokrytą, tak? A więc wszystkie moje ćwiczenia są wykonane w sposób prawidłowy. I rzeczywiście nigdy nie będzie tak, że podczas wykonywania ostatniej serii na zmęczeniu lub gdzie będziemy brać naprawdę duże obciążenie, będzie ta technika zachowana wzorowo i wykonywane to ćwiczenie w sposób no 100% prawidłowy. Zawsze gdzieś będziemy sobie uciekać ciałem, żeby sobie pomóc, ale właśnie ten materiał jest po to, że właśnie w tych momentach uwidaczniane są te takie słabe ogniwa, złe ustawienie stawu na przykład, czy właśnie jak sobie pomagamy podczas danego ruchu przy dużym obciążeniu, i na tym właśnie chciałem się opierać, tworząc te filmy, żeby po prostu uwidocznić, żeby pokazać właśnie, co się dzieje ze stawem podczas takiego, a nie innego ruchu i co się może tak naprawdę stać. Kolejny film jest to dalej ten sam live od Patryka. Ocenia tutaj martwy ciąg Radosława Słodkiewicza, który wymyślił tam konkurs świąteczny na ilość powtórzeń na martwym ciągu. I zobaczmy tutaj, co Patryk mówi. Przejdziemy tutaj do tego, co miałem omawiać, a więc martwy ciąg Radosława Sutkiewicza. To, co ja powiedziałem, że on ma poblokowane po prostu bicepsy, stawy łokciowe. I tutaj Patryk też wcześniej powiedział, przed tym jeszcze fragmentem, że takie wykonywanie właśnie martwego ciągu może powodować zerwanie mięśnia dwugłowego ramienia, czyli bicepsa. Ale czego on nie powiedział? Martwy ciąg pokazuje przede wszystkim mobilność. Jaką ty masz mobilność? Tak samo jak w przysiadzie, tak samo jak w martwym ciągu, można bardzo łatwo sprawdzić twoją mobilność. I tutaj właśnie tej mobilności w ogóle nie ma. Okej, i zobaczmy teraz, w jaki sposób Patryk oceni na przykład technikę Radosława Słodkiewicza. Jak ty błędów wymienić, wszystkie błędy w tym ćwiczeniu, to ja bym powiedział, że to ćwiczenie po prostu jest kompletnie błędnie wykonane. No a tutaj rażące jest... Rażące jest co? Praca cały czas tutaj w barkach, jeżeli chodzi o odchylanie się, spinanie tych pleców cały czas, jeżeli jest w momencie, kiedy się odchyla. I zobaczcie, że jak Radosław Słodkiewicz już podchodzi, to on nie ma wyprostu. Dlaczego on tutaj nie ma wyprostu? Ale wyprost powinien się zrobić w momencie, kiedy łapie za sztangę i już podnosi. Dobra, lepiej nie będzie. Zobaczymy, jak pójdzie. Czy ktoś z Was widział taką technikę w martwym ciągu? Znaczy, teraz widzimy taką technikę, ale to jest technika strasznie niebezpieczna, ale zwróćcie uwagę na tutaj, no mięsień dwugłowy cały czas trzyma ten ciężar. To powinno być tutaj, wiecie, na pełnym wyproście robione. No nie. Zresztą każdy z nas to dobrze wie. Ja chyba nie muszę tego tłumaczyć Radosławowi. I moim zdaniem, im jesteś starszy, im masz większe doświadczenie, tym powinieneś bardziej uważać na technikę. A tutaj tak naprawdę techniki nie ma. No techniki nie ma. Tutaj technika uciekła. No i wracając przede wszystkim do tego ćwiczenia, jakie zaprezentował tutaj Radosław Słodkiewicz, to rzeczywiście tutaj staw łokciowy jest w lekkim zgięciu. Zobaczcie, że stawy kolanowe tak samo. Nie ma pełnego dociągnięcia w stawach biodrowych, napięcia pośladków. Natomiast no, jak wiemy, przede wszystkim kulturyści pracują nad wielkością swoich gabarytów i mało kiedy tak naprawdę dobrze rozbudowany kulturysta jest w pełni mobilny i ma pełne zakresy ruchomości, no chociażby dlatego, że ma po prostu przerost tej tkanki mięśniowej, no i to ogranicza przede wszystkim bardzo dużo ich ruchów, no i funkcji. Także nie spodziewajmy się tutaj cudów. Radosław Słodkiewicz zrobił martwy ciąg, fakt, że ustawienie ciała z punktu widzenia fizjo jest błędne, natomiast no, być może wykonywał tutaj ćwiczenie techniką kulturystyczną, tego nie wiemy. Ale chciałbym też zaznaczyć, że zobaczcie, że Patryk tutaj skontrolował technikę Radosława Słodkiewicza i nawiązał do tego, że są źle ustawione stawy ramienne, że jest przykurcz w stawie łokciowym, nie ma pełnego wyprostu i że to grozi kontuzją, na przykład zerwaniem mięśnia dwugłowego ramienia. I teraz tak,
Zestawmy to, co było na samym początku, gdzie Patryk mówił, że ja nie mogę się wypowiadać albo nie powinienem się wypowiadać, nie będąc kulturystą, skoro on trenuje kulturystycznie, a nie pod fizjo, a on nie jest fizjoterapeutą. Natomiast widzimy tutaj, że Patryk komentuje jednak to, co może się stać pod kątem kontuzji właśnie przy takim ustawieniu ciała, a dzieje się to dlatego, że no nie trzeba być ani jakimś super trenerem personalnym, ani fizjoterapeutą, ani kulturystą, żeby wiedzieć, że przy złej technice mogą zdarzyć się kontuzje, więc wchodzimy gdzieś sobie w zakres tych właśnie kompetencji, tych kompetencji naszych, że wiemy, że takie ustawienie ciała przy takim ćwiczeniu grozi kontuzją, więc naprawdę no, to widać przede wszystkim, dlatego Patryk widzę, że też komentuje właśnie pod kątem jakiejś mobilności, urazów, a jak powiedział, jest kulturystą, nie jest fizjoterapeutą. Dobra, przechodzimy do kolejnego materiału, tym razem mojego ulubionego. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Ostrzeżenie przed internetowym szamanem. Oceniam treningi pod kątem fizjo. Fizjotrener Mateusz Kawalec z kanału Romuald Krzyżanowski. Oczywiście jakieś fake konto, ale że ktoś sobie zadał tyle trudu, żeby ściągnąć fragmenty z mojego filmu, a zobaczycie dalej, że tutaj są fragmenty z mojego Instagrama też, więc ocena teraz mojego martwego ciągu przez jakieś fejkowe konto, gdzie rzeczywiście ktoś no, zadał sobie ten trud, żeby zmontować cały filmik i wrzucić go do internetu. No i też przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest fragment mojego treningu, gdzie sobie rzeczywiście trenowałem już w bloku siłowym, ale nigdzie nie pisałem i nikomu nie mówiłem, że taka technika jest wzorowa i właśnie tak powinno się wykonywać dane ćwiczenie. No i oczywiście brawo za kreatywność, brawo za obserwowanie mojego profilu, no i zachęci, że się chciało przede wszystkim montować film. Romuald Krzyżanowski, wiemy czyje to jest konto, także kto jest wtajemniczony ten wiek, to tyle trudu sobie zadał. No i żeby nie wyjść na osobę, która tylko i wyłącznie ocenia innych, to omówimy sobie teraz mój martwy ciąg z mojego prywatnego profilu na Instagramie. Tu jest napisane, że okrągłe plecy, w tym ćwiczeniu łopatki muszą być ściągnięte, a plecy wyprostowane. No i rzeczywiście tutaj w tym ćwiczeniu zabrakło tego, ale trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim, że jestem stosunkowo niskiej wagi, tu miałem już 160 kg założone, to była też ostatnia seria. No i jak wiemy z wcześniejszej wypowiedzi, że ta technika zawsze będzie uciekała gdzieś przy ostatnich seriach. Tak samo jak Patryk mówi, jak ja mówiłem, będzie też uciekała przy dużym obciążeniu. Więc zobaczmy teraz, jak wykonuje ten martwy ciąg. I ostrzegam, ktoś sobie zadał trud też, żeby wstawić efekty dźwiękowe. OK. I zobaczmy tutaj, co się dzieje podczas wykonywania tego ćwiczenia. Już na samym starcie rzeczywiście plecy są mocno zaokrąglone, co nie jest korzystne dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa i przejścia lędźwiowo-krzyżowego, ponieważ bardzo mocne, duże siły ścinające działają przede wszystkim na nasz kręgosłup. Druga rzecz, gdzie zrobiłem błąd, to już przy samym podejściu do sztangi, ponieważ no, ja jestem akurat świadomy tego, gdzie mam braki, gdzie moje ciało potrzebuje jeszcze wsparcia, no i gdzie jest rzeczywiście problem. Za bardzo duży nacisk dałem na przód stopy, nie rozłożyłem całego obciążenia na całą stopę, co skutkowało tym, że rzeczywiście poleciało moje ciało w przód. Obciążenie było dosyć duże i też rzeczywiście tutaj nadrabiam bardzo mocno plecami. Biodra dopiero w ostatniej fazie wchodzą, gdzie powinny być troszeczkę wcześniej aktywowane mięśnie pośladkowe. I takie ustawienie ciała i taki ruch, w którym podczas początkowej fazy ruchu najpierw startuje tyłek do góry, a potem dopiero dociągamy plecami, świadczy o tym, że mięśnie pośladkowe i mięśnie kończyn dolnym są za słabe w stosunku do prostowników mięśni grzbietu, głównie odcinek lędźwiowy. No, widać, gdzie są przede wszystkim braki. Więc na takim materiale warto się uczyć. Mamy już tutaj przykład, jak nie wykonywać martwego ciągu, więc no nie jestem kulturystą, nie jestem też zawodnikiem jakimś specjalnym, więc no mam prawo
też te błędy popełniać. Dobra, ale przechodzimy dalej, czyli dalej jesteśmy w tematyce martwego ciągu. Tutaj trening grzbietu z podopiecznym i podstawy techniki Patryk 2703. On będzie tutaj pracował ze swoim Wiem, podopiecznym. Czy przez niektórych nazywany król ćwiczeń, aczkolwiek dla mnie królem ćwiczeń. Okej, okay. I zobaczmy, co tutaj się dzieje przede wszystkim przy wykonywaniu tego martwego ciągu. Oczywiście nie oceniamy tutaj osoby, która trenuje, bo to jest podopieczny. Z tego, co wiemy, on się dopiero uczył martwego ciągu, więc tylko chcemy ocenić przede wszystkim, pokazać to, co się dzieje z ciałem podczas takiego, a nie innego ustawienia i do jakich kontuzji może to doprowadzić. Zobaczmy też na ustawienie ciała już w pozycji początkowej. Co jest zauważalne na pierwszy rzut oka? Przede wszystkim ustawienie prawej kończyny dolnej, prawej stopy, gdzie łuk stopy będzie mocno zapadnięty, a prawe kolano rzeczywiście będzie mocno skierowane do środka. To też będzie widać później w dalszej części materiału. Natomiast no nie ocenimy lewej nogi, bo nie mamy takiego właśnie tutaj takiej perspektywy. Natomiast ewidentnie tutaj prawa kończyna dolna, prawe kolano ucieka nam do środka. O czym może to świadczyć? Przede wszystkim słaba mobilność w stawach biodrowych, słaba mobilność w stawie skokowym, ale też o osłabionym mięśniu pośladkowym średnim, słabych pośladkach albo osłabionej głowie przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda, tak zwanego VMO. Tutaj o martwym ciągu, a więc martwy tutaj ciąg, Patryk będzie nam pokazywał. Kładzie na plecy, a więc odcinek dolny na prostowniki. Martwy ciąg jest ćwiczeniem bardzo ciężkim w wykonaniu, a więc niepoprawnie wykonywane te ćwiczenie może prowadzić do bardzo szybkiej kontuzji, a więc tutaj Wam zademonstruję. Okay. Tutaj będziemy mieli jeszcze dalszą część materiału z innej perspektywy. Wyprostować, a więc żeby plecy w odcinku lędźwiowym miały naturalną krzywiznę, a więc żeby nie robić tak zwanej, potocznie zwanej biedronki. Okej, i tutaj Patryk rzeczywiście zwraca dobrze uwagę na to, żeby zachować naturalne krzywizny kręgosłupa i żeby nie giąć się do przodu tak, na tak zwaną wędkę czy biedronkę. Jeżeli będziemy giąć plecy w tak zwaną wędkę lub biedronkę, jak zwał, tak zwał, może się to skończyć kontuzją. Okej. I też może to się skończyć kontuzją, jest zaznaczone, natomiast to widać, co się dzieje też tutaj z plecami u jego podopiecznego w odcinku przede wszystkim piersiowym. Jak te łopatki nie są ściągnięte i nie jest zaktywowany chociażby najszerszy grzbietu, przez co mamy już rzeczywiście tego garba. Kontuzją, czego bardzo byśmy nie chcieli, w bardzo wielu przypadkach kończy się to kontuzją od dłonie. Kazałem mu dobra. Trzymać bardzo blisko. I teraz Patryk podchodzi, żeby pokazać martwy ciąg. I też chciałbym zwrócić tutaj na jedną rzecz uwagę. Zobaczcie. Jest ok. Tutaj prawdopodobnie tym ruchem pokazuje, że trzeba się zaktywować najpierw przed podniesieniem ciężaru, czyli zrobić to napięcie wstępne. Łapiemy właśnie stabilność, łapiemy napięcie. Zbyt szeroki uchwyt może powodować tutaj. Ok. Ściągnięcie łopatek w tył, w dół, aktywizacja najszerszego. I to ładnie widać, że te łopatki mają być ściągnięte. Natomiast co się dzieje? Tu Patryk wstał i powolutku schodzi. I zobaczcie, co się dzieje z odcinkiem piersiowym podczas ruchu w dół. Mamy wędkę lub biedronkę, więc tutaj też rzeczywiście gdzieś musi być problem z tym utrzymaniem właśnie tych łopatek w retrakcji i w depresji. No i rzeczywiście, tak jak na wcześniejszych materiałach widzieliśmy, że Patryk ma jednak tendencję leciutko do tej pozycji takiej zamkniętej klatki piersiowej, więc tutaj ten odcinek piersiowy troszeczkę jest za bardzo rzeczywiście wygięty do pogłębionej kifozy piersiowej. I zobaczcie, że to charakterystyczne jest to, że podczas ruchu koncentrycznego nie dzieje się to, a podczas ruchu ekscentrycznego rzeczywiście to napięcie jest spuszczane, więc już wiemy, w którym kierunku powinniśmy trenować, żeby przede wszystkim nasze ciało było zdrowe, mobilne i funkcjonalne. A więc widzimy, że cały czas kontroluje Rajmusa, żeby trzymał ten odcinek. Teraz jeszcze z innej perspektywy martwy ciąg i zobaczcie tutaj, co się będzie działo z kolanami. Głębokiego siadu i żeby łopatki spinał do tyłu, okay. A więc żeby za bardzo nie popuszczał. Jest ruch
kolan do środka bardzo wyraźny i pierwsze idą biodra, a dopiero później dociągamy grzbietem. Więc tutaj ewidentnie trzeba by popracować przede wszystkim nad mięsiem pośrodkowym średnim, na głowie przyśrodkowej, czworogłowego, no i poprawić mobilność przede wszystkim w stawie skokowym, w stawie biodrowym. No i działamy przede wszystkim na centrum ciała, czyli tu utrzymujemy mocne napięcie, mocną stabilność i uczymy się oddychać torem przeponowym. To jest 100% w martwym ciągu, ale można mu to wybaczyć z tego względu, że tak jak już powiedziałem, okay. Rajmus współpracuje ze mną 3 miesiące. Nie, i rzeczywiście, no, kolana widać, że jest tutaj dużo do poprawy, czyli kończyny dolne trzeba mocniej na nich popracować, żeby odciążyć grzbiet, no i przede wszystkim pośladki też są bardzo ważne przy tym ćwiczeniu. I jeżeli chodzi o wzmocnienie głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda, no to polecane są takie ćwiczenia jak Polyquin Step Up, Terminal Knee Extension albo Peterson Step Up. I na czym polegają? Polyquin Step Up to jest zejście jedną kończyną w dół, stoimy drugą na podwyższeniu, trenujemy oczywiście tą, na której stoimy i zobaczcie, że jak stopa jest ustawiona. Jest ustawiona na palcach, z piętą podniesioną do góry i ten ruch jest krótki. Jest w dół i do góry. W dół i do góry. I to rzeczywiście, ten ruch będzie się powtarzał w innych ćwiczeniach, ponieważ głowa przyśrodkowa mięśnia czworogłowego uda jest tak zwanym domykaczem stawu kolanowego, no i pracuje najbardziej przy takich ostatnich 15 stopniach do 0 stopni wyprostu, czyli do pełnego wyprostu, od 15 do 0, ale też w literaturze znajdziemy, że jest takim starterem do pełnego, od pełnego zgięcia do wyprostu, czyli pracuje rzeczywiście w tym ostatniej fazie zgięcia i pierwszej fazie wyprostu stawu kolanowego, czyli z pełnego przysiadu, jakbyśmy chcieli wstawać, ale też jest właśnie tym domykaczem stawu kolanowego, gdzie w ostatnich tych stopniach prostowania stawu kolanowego będzie działał, gdzie idziemy do pełnego wyprostu. I tu mamy z innej perspektywy. Zobaczcie, jak bardzo ważne jest tutaj ustawienie, żeby kolano rzeczywiście nie spadało nam, nie zapadało się do środka i nie schodziło nam w kierunku środka ciała, żeby kolano z reguły powinno być zawsze ustawione w linii ze stopą. Czyli jeżeli mamy stopę prosto ustawioną, kolano tak samo powinno iść. Jeżeli stopa jest trochę na skos ustawiona, kolano powinno iść leciutko na zewnątrz. Tu mamy terminal knee extension. Jest to ćwiczenie wykonywane już stojąc na ziemi, najlepiej z gumą. Guma zaczepiona jest o coś sztywnego, że nam się nie przesunęło i zaczepiona jest o staw kolanowy. Zobaczcie, jak ruch jest wykonywany. Też jest domykanie stawu kolanowego do pełnego wyprostu. Okay. Kolano się zgina i prostuje. Jest to krótki ruch. Z reguły te ćwiczenia wykonuje się w zakresie powtórzeń nawet 20-25, ponieważ no tak ten mięsień będzie najlepiej stymulowany. Pełny wyprost, przytrzymanie, leciutkie zgięcie. Pełny wyprost, przytrzymanie, leciutkie zgięcie. I tylko w takim zakresie ruchu pracujemy. I ostatnie ćwiczenie na głowę przyśrodkową czworogłowego uda, Peterson Step Up. Bardzo ćwiczenie podobne do Polyquin Step Up. Też stoimy na jednej nodze, na podwyższeniu. Druga będzie, uwaga na równowagę, drugą schodzimy w dół. Jak widzieliście, w tamtym ćwiczeniu mieliśmy coś podłożonego pod pięty, tu tego nie mamy, ale schodząc w dół, chodzimy na palce. Jest to cięższa wersja tego ćwiczenia. Jeżeli ktoś ma problem z równowagą, no to też polecam się przytrzymać czegoś obok, żeby się nie wywrócić. Też jest zgięcie i wyprost w krótkim zakresie ruchu. I takie ćwiczenia bardzo często się właśnie stosuje po jakichś zabiegach na staw kolanowy, podczas bólu stawu kolanowego, ponieważ z reguły mamy tendencję do tego, że bardziej obciążamy zewnętrzną część uda, czyli naprężacz powięzi szerokiej, albo głowę boczną, czy głowę prostą mięśnia czworogłowego uda, a ta głowa przyśrodkowa z reguły zostaje troszeczkę taka zaniedbana, ponieważ mamy jednak tą tendencję, że stopy nam się zapadają
do środka i biodra są skierowane do rotacji wewnętrznej, więc warto o to zadbać, żeby cieszyć się chociażby zdrowymi stawami kolanowymi, no i żeby mieć pełną stabilizację w stawach kolanowych oczywiście. Kolejnym ćwiczeniem, na które chciałem zwrócić uwagę i je omówić, jest tak zwany CC Squat. Jest to ćwiczenie bardzo popularne na siłowniach, robi się to na specjalnej maszynie, gdzie wchodzimy do niej, stopy są od chwytowej części stopy zaczepione u dołu i drugi wałeczek jest zaczepiony o tył naszych kolan. Opieramy się na nich i wykonujemy przysiad. Karol Małecki nam przedstawi to ćwiczenie. Schodzimy w dół i do góry. To ćwiczenie jest wykonane na tak zwanej małej dźwigni. Jest mniej niebezpieczne, ale moim zdaniem jest to dosyć takie niewygodne ćwiczenie dla stawu kolanowego, no i może prowadzić do wielu nieprzyjemnych kontuzji. A dlaczego już tłumaczę? Ponieważ ustawienie stawu kolanowego będzie bardzo ryzykowne w tym ćwiczeniu moim zdaniem. Tu Karol nam pokazuje to na długiej dźwigni, gdzie odchyla się do tyłu przy ustabilizowanych stopach, działając samym stawem kolanowym. Zobaczcie, co się w tym momencie dzieje. Jeżeli on schodzi w dół, to wałek wypycha kość piszczelową względnej kości udowej w przód, przesuwając ją i mocno napinając przede wszystkim torebkę stawową i więzadła krzyżowe, przednie i tylne, ale także więzadło rzepki czy ścięgno mięśnia czworogłowego. I tutaj napięcie się jeszcze zwiększa, więc wyobraźcie sobie, jak ta kość piszczelowa wysuwa się w przód względem kości udowej i Karol wraca do pozycji wyjściowej. Jest to bardzo niebezpieczne ćwiczenie dla stawów kolanowych, ponieważ bardzo często może dojść do zerwania chociażby krzyżowego przedniego więzadła. Jeszcze jakbyśmy dodali w ogóle obciążenie gdzieś w okolicach klatki piersiowej, no to na długiej dźwigni mamy wysokie ryzyko wystąpienia kontuzji, więc przestrzegam przed tym ćwiczeniem. Ja nie jestem zwolennikiem wykonywania takich ćwiczeń, natomiast no, jak kto woli i kto chce, może sobie takie ćwiczenie wykonać. Natomiast ruch w tym ułożeniu, tak jak powiedziałem, jest kość piszczelowa wysuwa się względem kości udowej w przód i to jest chociażby taki ruch testem diagnostycznym na zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Jest to tak zwana test szufladki przedniej w stawu kolanowego. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to sobie wpiszcie, zobaczcie, jak to wygląda. Właśnie pociąga się przy ustabilizowanej stopie kość piszczelową względem kości udowej w kierunku przednim i jeżeli jest wyczuwalny luz, no to mamy prawdopodobnie zerwane więzadło krzyżowe przednie, więc test diagnostyczny wykonujemy tak samo jak to ćwiczenie, no to już nam coś powinno mówić, tym bardziej, że jest to skierowane na więzadło krzyżowe przednie. A tu już przechodzimy do filmiku, który nam pokazuje wypadek podczas tego ćwiczenia. Mamy osobę, która trenuje tak samo w takiej samej pozycji jak Karol Małecki. Obciążenie na klatkę piersiową jeszcze założone, długa dźwignia i zobaczcie, co się dzieje z kolanami. Bardzo widoczny ruch zerwania więzadła krzyżowego przedniego prawdopodobnie lub więzadła rzepki krzyżowe tylne, może torebka stawowa też została uszkodzona, natomiast tu jest napisane, że ACL, czyli więzadło krzyżowe przednie uległo uszkodzeniu. No wszystko to się wydarzyło przez to, że była zbyt duża dźwignia, kość piszczelowa względem kości udowej została wypchnięta do przodu, kość udowa w tym kierunku ma swoją siłę i jeszcze mamy obciążenie, które nas ciągnie w dół i po więzadle. Także przestrzegam. I na zakończenie jeszcze chciałbym poruszyć kwestię komentarzy, które pojawiły się pod ostatnimi filmami. Jednym z nich jest Fizjo Akademia napisała komentarz. Panie Mateuszu, człowiek na siłowni to nie praca wyizolowanego mięśnia w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzenia, co będzie, mają trafność równo długoterminowej prognozie pogody. Człowiek, który nie zna się na tym, o czym Pan opowiada, wprawiają jedynie w niepotrzebny niepokój o zdrowie, a każdy ruch, do którego zdolny jest nasz aparat mięśniowo-szkieletowy, jest dobry. Jedyne, co jest istotne, to tolerancja tkanek na obciążenie i właściwy jego dobór. Żeby stwierdzać o nadmiernej aktywności danego mięśnia, potrzebne jest badanie i narzędzie pomiarowe, których tutaj brak. Wszystko, co tutaj słyszymy, to Pańskie domysły. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że wszystko, co tutaj słyszymy, to moje domysły. Jest to moja, tylko i wyłącznie moja opinia, więc okej.
Natomiast no, prognozowanie długoterminowej pogody też jest z tym po części zgodzę, ponieważ no, nigdy nie możemy mówić, że taki sposób wykonywania ćwiczenia prowadzi na pewno do kontuzji. Możemy powiedzieć, że takie ustawienie stawu podczas danego ćwiczenia będzie predysponowało do tego, że kontuzja może wystąpić. Natomiast tutaj jest też poruszona kwestia, że każdy ruch, do którego zdolny jest nasz aparat mięśniowo-szkieletowy, jest dobry. Jak najbardziej się z tym zgadzam 100%, ponieważ no, ciało jest tak skonstruowane, żeby się poruszało przede wszystkim, no i nie ma zbędnego ruchu w naszym ciele, tylko wszystko jest po coś. Jedyne, co jest istotne, to tolerancja tkanek na obciążenie i właściwy jego dobór. I właśnie o tym cały czas mówię. Jeżeli będziemy nawet się dobrze poruszać, ale będzie to obciążenie zbyt mocne dla naszego mięśnia chociażby czy stawu, bardzo możliwe, że dojdzie w pewnym momencie do przeciążenia tkanek, co za tym idzie ból czy kontuzja. Ale też to, co wcześniej powiedziałem, jeżeli nasze tkanki są już na wstępie zbyt mocno napięte i będziemy je dalej stymulować bez ich rozciągania, będzie to prowadziło do zbyt mocnej kumulacji napięcia w danym obszarze ciała, przez co będziemy jeszcze więcej generować napięcia w jednym miejscu, a co za tym idzie, szybsze zużycie materiału, no i może to prowadzić do rzeczywiście do bólu, kontuzji, sztywności mięśni czy ograniczenia ruchomości, a to się przełoży też na występowanie jakiegoś bólu czy urazu. Więc przede wszystkim powinniśmy skupiać się na funkcjonalności naszego ciała, na tym, żeby się poruszać w odpowiedniej płaszczyźnie, ale też musimy pamiętać o tym, że nasze tkanki też mają swoją wytrzymałość i zbyt duże obciążenie będzie jednak dla nas niekorzystne w momencie, kiedy na przykład nie zastosujemy chociaż odpowiednich przerw pomiędzy treningami, cyklami treningowymi lub po prostu będziemy działać w złym wzorcu ruchowym. Więc miejcie też to na uwadze. To jest bardzo fajny komentarz i dziękuję za taką odpowiedź. Kolejny komentarz. Tutaj była dyskusja odnośnie retrakcji, depresji łopatek przy wyciskaniu żołnierskim. Dobra, i tu mu ktoś napisał, jakiś Peter, jeśli chodzi o technikę, to proszę się zastanowić, czy w OHP ma się retrakcja. Czy w OHP schodzi się do klatki? Ściąganie drążka to odwrócone OHP, dobra, to nieważne, bo chodzi o nam o łopatki. No to ja czekam, aż zrobisz OHP z retrakcją, zobaczysz, jak to się skończy i uśmiech. No to słuchajcie, to ja nie będę się wypowiadał na temat tego ćwiczenia, ponieważ jeszcze w poprzednim filmie Patryk dokładnie skomentował mi, żebym wziął lekcję u Seby Kota chociażby z techniki wykonywania ćwiczeń, więc jeżeli chodzi o retrakcję łopatek przy OHP, zasięgniemy wiedzy Seby Kota i słuchajmy, co ma do powiedzenia. Pozycja jest stabilna, zachowania naturalnych krzywizn, krosupa. W popatkach mamy je ściągnięte w pozycji wyjściowej. Pozycji wyjściowej mamy je ściągnięte do retrakcji depresji. Jak mówię, nadgarstek, łokieć w jednej linii wtedy. Okay. Czyli mamy retrakcję, depresję w pozycji wyjściowej. Tam mówiliśmy o pozycji wyjściowej, natomiast tutaj idziemy do dalszej części materiału odnośnie właśnie naszych łopatek przy OHP. Pionowo, hop i góra. Tu musi być sztywna, za bardzo nie wychylamy głowy, jest na podstawie ten. Tu ściągamy łopatki do retrakcji i znowu powrót, leki, amortyzujemy sztangę, tak. Okej, okay. Więc myślę, że jest wszystko wyjaśnione. Seba Kot nam wyjaśnił tak, jak było to napisane w komentarzu. I już ostatni komentarz, tym razem spod właśnie ostatniego live'a Patryka. Ktoś się odniósł właśnie do tej fizjoterapii, treningu kulturystycznego i ktoś napisał dokładnie, trening się różni, fizjoterapia, funkcjonalny, kulturystyczny. No dobra, no ale gdzie jest ta granica rzeczywiście, żeby odróżnić trening kulturystyczny od fizjoterapeutycznego, od funkcjonalnego? Jeżeli na przykład martwy ciąg będzie poprawiał, zmniejszał ból w odcinku lędźwiowym u danej osoby, czyli to jest już martwy ciąg kulturystyczny, trening kulturystyczny, czy fizjoterapia, czy funkcjonalny, bo poprawiamy chociażby funkcję, na przykład mięśni pośladkowych na przykład, albo wzorca ruchu hip hinge, nie? Więc tutaj musimy się zastanowić. No moim zdaniem przede wszystkim różnica będzie taka, że będziemy musieli operować przede wszystkim parametrami treningowymi, czyli na przykład obciążeniem, ilością serii, tempem wykonywania ćwiczeń, ponieważ no wiele
ćwiczeń wykonywanych w kulturystyce jest ćwiczeniami też stosowanymi w fizjo. Na przykład trening funkcjonalny, no to też wszystkie ćwiczenia, które będą wykonywane, gdzie wykonujemy dany ruch i obciążamy dany wzorzec ruchowy, jest treningiem funkcjonalnym. Na przykład takim treningiem, na przykład ćwiczeniem funkcjonalnym jest chociażby martwy ciąg czy przysiad. Jest bardzo funkcjonalny, ponieważ pracujemy całym ciałem, więc gdzieś ta właśnie różnica będzie się w pewnym momencie zacierała. Natomiast no, jak mamy się odnieść na przykład do aktywacji mięśni przed treningiem, czy to już jest fizjo, czy na przykład już wstęp do funkcjonalnego treningu, czy do kulturystycznego, ponieważ no, wiemy, że aktywację też bardzo mocno wykonujemy podczas fizjoterapii, żeby nauczyć kogoś napinania danego mięśnia, a też wykonujemy przed treningiem siłowym, żeby już zrobić taki, dać bodziec układowi nerwowemu do tego, że niedługo będzie dźwigał i musi być w pełnej gotowości. Więc tutaj to jest w ogóle temat na dłuższą rozprawkę, że tak powiem, a jeżeli macie swoje zdanie na ten temat, no to zapraszam Was przede wszystkim do komentowania i no wspólnie zastanówmy się przede wszystkim, gdzie jest ta różnica pomiędzy fizjoterapią, funkcjonalnością czy treningiem kulturystycznym. To już by było tyle na dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że tego typu filmy są dla Was w jakikolwiek sposób wartościowe. Ja też czekam na Wasze komentarze przede wszystkim, na dyskusję z Wami, no i dzielenie się swoimi właśnie odczuciami, swoim doświadczeniem treningowym, czy fizjoterapeutycznym, czy funkcjonalnym, z treningu funkcjonalnego, więc zapraszam Was do komentowania. Oczywiście proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. Mam nadzieję, że całkiem niedługo nagram już kolejny materiał. Trzymajcie się i dziękuję jeszcze raz za uwagę.